Laskowski. Dziś czeka nas pierwsze z serii spotkań między tymi drużynami. W tym cyklu gramy do dwóch zwycięstw. Tak, Darku, i to oznacza, że będzie się liczyć równa forma. Tu nie wystarczy dobra dyspozycja dnia. Dzisiaj FC Barcelona gra przeciwko Juventusowi. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś FC Barcelona. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie. Czwórką w obronie, trójką w pomocy i szeroko rozstawioną trójką w ataku. W systemie 4-3-3 ze skrzydłowymi zawodnicy ofensywni grający na skrzydłach rozciągają... Iwan Rakitić! Rzut rożny dla Barcelony. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Juan Cuadrado. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Jest szansa dla Juventusu. Popatrzmy. Czy będzie prowadzenie? Ależ popis bramkarskich umiejętności. Fantastycznie. Juventus wznowi grę z rzutu rożnego. Chiellini. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż grze. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Wydawało się, że piłka wyląduje w siatce, ale tylko obił aluminium, gdyby... Fantastycznie! Bramkarz pewnie interweniował przy tym strzale z daleka. Jest szansa na groźną akcję. Dybala! Ach, nie ma bramki! Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to prosty strzał, brawo za tę interwencję. Ronaldo. Ten strzał może im dać prowadzenie. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Strata w środkowej strefie boiska. Douglas Costa. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Wyczuł go bezbłędnie. Nie dał się oszukać. Wspaniała obrona. Widać tutaj było jego doświadczenie. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dybala. Douglas Costa. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości. Rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Nie wiem, czy to zagranie zasługiwało na jakąkolwiek inną decyzję arbitra. Żółta kartka i mamy chwilową przerwę w grze. Tak, to dobra decyzja. Zawodnik próbował wykorzystać przewagę i było to stanowczo niesportowe zachowanie. Teraz może się to zemścić na jego drużynę. Rakitić. Suarez. Luis Suarez może poprowadzić akcję skrzydłem. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Piłka wybita z pola. Kapitalne uderzenie! Cristiano Ronaldo. Suarez. No, świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans napastnikowi. Dybala. Juve zdecydowanie w ataku. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Messi. Lionel Messi pięknie uderza gol. Absolutnie fantastyczny strzał Argentyńczyka. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. Jest 1-1. Remis. Cristiano Ronaldo. Arturo Vidal.
Pjanić, niecelnie, strata piłki. Messi, okazja do dośrodkowania. Stracili, ale odzyskali piłkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Blisko już do bramki. Dobrze, wbiega na wolne pole. Cuadrado. Cristiano Ronaldo. Gol dla Juventusu. Ależ to było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Przenieśli grę z własnego pola karnego. Piłka opuściła boisko, a za chwilę bramkarz wznowi grę z 5 metra. Arturo Vidal. Barca rozpocznie grę od wrzutu z autu. Vidal. No i znowu aut. Pjanić. Umtiti. Ronaldo. Zagrywa do tyłu. Ależ wybronił to Ter Stegen. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry. I przy dobitce bramkarz był już bezradny. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. I teraz ładnie Messi mija obrońcę. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Cristiano Ronaldo! Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę, ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Sergio Roberto. Juventus wznowi grę z autu. Messi. Dybala. Suarez strzał. Dobrze teraz bramkarz. No i zobaczymy, jak rozegrają ten stały fragment gry. Rzut rożny. Centruje z rogu w pole karne. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Coutinho! Wywalczyli kolejny rzut rożny. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Lionel Messi. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Arturo Vidal. Cristiano Ronaldo. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Sergio Roberto. Dybala. Ależ okazja, Ronaldo! A i niewiele brakowało, by po raz trzeci pokonał bramkarza. Miał rzeczywiście szansę na trzeciego gola w meczu. Cristiano Ronaldo. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Piqué oddala niebezpieczeństwo. Arturo Vidal. Dobrze, udało się przeć. Suarez uderza.
Szkoda, gdyby uderzył precyzyjniej, bramkarz miałby spore kłopoty. Na razie wciąż wyraźnie ustępują rywalom i nie zanosi się na zmianę wyniku. Dybala. Arturo Vidal. W oczekiwaniu na wsparcie kolegów Suarez obronił tę główkę bez większego kłopotu. Rzeczywiście, takimi strzałami go nie zaskoczą. Szkoda czasu. Piłka daleko wybita przez bramkarza. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Sergio Busquets. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Ależ uderzenie! Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem z daleka. Messi. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Costa. Jest szansa na dośrodkowanie. Dobre, dalekie wybicie. Niestety, trafienie w słupek i piłka poza linią końcową. Ładnie zasłania piłkę, rywale muszą się bardziej wysilić. Mimo że próbują mu zabrać, cały czas utrzymuje się przy piłce. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Suarez świetnie, pięknie, prostopadle, Messi. No i atak spalił na panewce. Co za okazja, Coutinho. I mamy bramkę, ale trudno się spodziewać, że coś tu ona jeszcze zmieni. Coutinho dostał chwilę na złożenie się do strzału. No i proszę. Niesamowitą technikę ma ten chłopak. Nic dziwnego, że znalazł się na liście życzeń największych klubów świata. 4-2. Dwubramkowa przewaga daje pewien komfort, ale wystarczy jeden błąd i robi się naprawdę gorąco. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Uwaga, strat. Cristiano Ronaldo! Bramkarz łapie piłkę i uspokaja obrońców. Nieudanie Dybala. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Rakitic. Jest szansa na kontratak. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. Znalazł się na czystej pozycji. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Złe przyjęcie i strata piłki. Groźnie, ale zdążyli na czas. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Ach, tuż sprzed linii bramkowej. A już myślałem, że będzie gol. Barcelona wznowi grę z autu. To mogła być bramka. Świetne zachowanie obrońcy na linii bramkowej. Jestem pełen podziwu. Messi. Cuadrado. Zdążył w ostatniej chwili. Sędzia wskazał aut dla Juventusu. João Cancelo. Dybala! Okazja Costy. Wspaniale broni Ter Stegen.
Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Piękny gol, piłka po drodze jeszcze odbiła się od poprzeczki. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Ivan Rakitic. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No, bardzo fantastycznie! Bramkarz bez większych trudności wybronił ten strzał z dystansu. Cristiano Ronaldo. Vidal. Ależ okazja, Ronaldo! Udana interwencja. Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Nie podszedł bliżej, od razu gra w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Filipe Coutinho. Coutinho może trochę namieszać na skrzydle. Messi przed szansą. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Centruje z rogu w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Dybala. Dobre, ofensywne wyjście. Strzał Ronaldo. Wspaniała obrona, było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks, wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Pjanic w pole karne spod chorągiewki. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No i bramkarz zgarnia piłkę, na pewno odetchnął z ulgą. Tak, trudno uwierzyć, że nie padł gol. Piłka wybita z linii bramkowej, teraz odrobina spokoju. No i strata piłki. No i szykują się do wykonania rzutu rożnego. Dybala dogrywa z rzutu rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. Takie uderzenia to dla niego bułka z masłem. Żeby go pokonać, trzeba się bardziej przyłożyć. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Szuka tym podaniem Ronaldo. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Arturo Vidal. Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Doskonała interwencja po tym strzale. Sergio Roberto. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ronaldo. Dybala. Ależ teraz okazja Dybali. Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba... Ach, nie... Pierwsza połowa meczu była bardzo jednostronnym widowiskiem. Ale jeszcze nie przesądzajmy o wyniku. Jak wiemy, piękno futbolu polega na tym, że jest nieprzewidywalne. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie.
Sergio Busquets. Fantastycznie Coutinho. Suarez w fantastycznej sytuacji. Znowu piłka poza boiskiem i znowu kolejny rzut rożny. Wrzutka w pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Messi przed szansą. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Messi. No i Cristiano Ronaldo. Sergio Busquets. Jordi Alba ma miejsce na skrzydle. Centra do Suareza. Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Lionel Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Lionel Messi. Dobrze, do przodu. Lionel Messi. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Centruje z rogu w pole karne. Nie jest zbyt udany ten strzał na bramkę, ale niewiele brakowało. Rzut rożny dobrze rozegrany, zabrakło tylko skuteczności, ale jak tak dalej pójdzie, to w końcu coś wpadnie. Dybala. No i strata piłki. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Świetnie przedarł się przez obronę. Dybala! Gol Dybala! No, widać wyraźnie w powtórce, że miał łatwą sytuację do strzelenia tego gola. No, ciężko było tego nie wykorzystać. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Suarez strzał! Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. No i mamy stratę piłki. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Filipe Coutinho. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. No cóż, wybił, ale wprost pod nogi rywala. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Barcelona wznowi grę z autu. Sergio Roberto. Lionel Messi. Pięknie, prostopadle, Messi. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Arturo Vidal. Sergio Busquets. Sergi Roberto. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Dybala. Przed nami końcowe 30 minut. Podanie górą do Cuadrado.
Ależ mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. Przy piłce Ronaldo. Cristiano Ronaldo strzela. Znowu piłka poza boiskiem i znowu kolejny rzut rożny. Dybala dogrywa z rzut rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Douglas Costa! Sergio Busquets. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Udało się, czy będzie gol? Strzał Ronaldo? Jak można było tego nie strzelić? Naprawdę nie wiem. Bramkarz nawet nie musiał się ruszać. Strzał fatalnie niecelny. To się zdarza najlepszym. Chociaż część kibiców już pewnie widziała piłkę w siatce. Prostopadłe podanie Iwana Rakitića. Coutinho. Piłka na dalszy słupek. Jest tam Messi. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Dobry przechwyt. Przejmuje teraz piłkę. Kapitalne uderzenie! Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie, to mogło zaskoczyć. Naprawdę niewiele brakowało. Rakitić ma do kogo podać. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Juventus po skrzydle. Z przodu jest sporo wolnego miejsca. Daleko wybijają. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Kibice wit. Byłem pewien, że to będzie bramka. Ten atak odparty na linii bramkowej przed chwilą. Ależ to było szczęście. Łód szczęścia przyda się zawsze i każdemu. Teraz już bezpiecznie rozpoczną od własnej bramki. Lionel Messi. Dośrodkowanie Messiego. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z woleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Można powiedzieć, że zespół gości uciszył trybuny swoją grą, prawie nie słychać już dopingu. Chyba kibice nie wierzą, że coś tu się jeszcze zmieni. Aleksandro. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Barca rozpocznie grę od wrzutu z autu. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Faul, rzut wolny dla rywali Barcelony. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy. Żółtą kartką. Oba zespoły dokonują zmian. Piłka znalazła się poza boiskiem, w związku z czym rywale wznowią grę od bramki. Dybala. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Dośrodkowanie Messiego. Piłka wybita z pola karnego. Do końca meczu jeszcze 20 minut. To nie było udane podanie. Kolejny raz w tym spotkaniu. Niedokładne podanie. Cristiano Ronaldo i przy piłce drużyna przeciwna. Messi ma szansę na dośrodkowanie. Schodzi ze... I teraz Messi! Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze.
Ach, dzisiaj zupełnie nie wychodzą mu te podania. Kolejna strata. Arturo Vidal prostopadle zagrał do kolegi. Suarez strzał. No dobrze, gola, ale niestety chyba nie mają szans na końcowy triumf. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. 6-3. Przewaga spora, ale przy słabo dysponowanej obronie i determinacji przeciwnika nic nie jest jeszcze przesądzone. Teraz na skrzydle niekryty Messi. Szansa na dośrodkowanie. Dośrodkowanie Messiego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. I piłka wybita do przodu. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Ależ teraz okazja Dybali. Trwa oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Dośrodkowuje Pjanić. Rzut rożny. Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. Jordi Alba. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Messi. Coutinho. Luis Suarez. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Douglas Costa. Teraz przy piłce Barcelona. Ponownie celnie podaje. Zdążył w ostatniej chwili. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Dośrodkowanie Messiego. Pierwszorzędna interwencja. Przeciwnik nie zdobywa gola. Niewykluczone, że broniąc to uderzenie, bramkarz dał zespołowi zwycięstwo. Dobre wybicie przez bramkarza. Dybala. Messi. Pięknie, prostopadle. Messi. Suarez musi to trafić. Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Oddalają grę od strefy obronnej. Ivan Rakitic! Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. Lionel Messi. Świetne przyjęcie pod presją, ma piłkę przy nodze. Vidal. Fantastycznie, Coutinho. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Bramka! Stopniała ta przewaga, ale ciągle jeszcze brakuje paru trafień do remisu. Ożywienie w szeregach drużyny, chyba wierzą, że jeszcze nie wszystko stracone. My też w to wierzymy. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Rzadko mam możliwość komentowania meczu, w którym pojawia się wynik 6-4. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Cristiano Ronaldo. Piqué oddala niebezpieczeństwo. Sami Khedira. Centra w pole karne. Jest tam Dybala. Całkiem sam. Doskonała interwencja po tym strzale. Nie wyszło to podanie bramkarzowi. Rywale będą mieli wrzut z autu. Lionel Messi. Coutinho. Dobrze antycypował intencję podając. Fantastycznie Coutinho. Strzela Leo Messi. Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na... Ależ uderzenie! To ostatnie uderzenie mogło być odrobinę celniejsze, ale cóż, może następnym razem. Sergio Roberto.
Rozpoczyna atak Barcelona. Barca przegrywa, ale teraz to ona ma inicjatywę. Kibice wierzą, że może wrócić do gry. Rakitić. Jest przejęcie i mają szansę. Messi. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Pjanić. Sergio Roberto. Ładnie tutaj zastawia się od rywala. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Costa. Centra w pole karne, Dybala walczy o pozycję. Piłka wybita z pola karnego. I główkuje teraz poza linię boczną. Cuadrado. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Cristiano Ronaldo jest z piłką coraz bliżej pole karne. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Jest szansa na kontratak. Prostopadłe podanie Iwana Rakitića. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Lionel Messi. Juventus po skrzydle. Z przodu jest sporo wolnego miejsca. Ronaldo. Wybijają teraz do przodu. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Coutinho może trochę namieszać na skrzydle. Dobre, dalekie wybicie. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Coutinho. Fantastycznie, Coutinho. Dobre to prostopadłe podanie. I mamy ostatni gwizdek sędziego, proszę Państwa. Goście wywożą cenne zwycięstwo. Teraz... Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a razem ze mną ten mecz komentować będzie dla Państwa Jacek Laskowski. Emocji na pewno nie zabraknie. Cristiano Ronaldo. Juventus będzie wykonywać rzut rożny. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Cristiano Ronaldo kapitalnie to obronił, choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości, taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? Bonucci dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Reprezentacja Argentyny atakuje skrzydłem, z przodu jest sporo miejsca. Ładnie się zapowiadało, ale się psuło. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Centruje w pole karne do niepilnowanego kolegi. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń.
Prześledźmy spokojnie, jak pięknie i czysto trafił. Od razu, z pierwszej piłki, ale dostał fantastyczne podanie. Wznowienie od środka. Argentyna prowadzi. Cristiano Ronaldo. Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Juve zdecydowanie w ataku. Lionel Messi. Pewna interwencja po strzale głową. Tak, to dla niego małe piwo. Takimi uderzeniami nie da się tego bramkarza pokonać. Jest przejęcie i mają szansę. Messi. Prostopadłe zagranie od Banegi. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Lionel Messi. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. I szansa dla Argentyny, rzut rożny. I stracili posiadanie. Ach, niecelnie! Taki strzał z woleja, bardzo widowiskowy. Gdyby tylko trafił w światło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to inaczej. Uderzenie chyba lekko spóźnione, efekt mizerny. Cristiano Ronaldo. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Ever Banega. Prostopadłe zagranie od Banegi. Strzela! Ach, nie ma bramki! Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Ale dobra okazja. Kolejny raz fenomenalna obrona. Teraz jednak nie wypuścił piłki z rąk. W piłce Cristiano Ronaldo. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Angel Di Maria. Prostopadle do kolegi. Leo Messi strzela. Za moment Argentyna będzie dośrodkowywała z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Świetne przyjęcie pod presją, ma piłkę przy nodze. To może być wyrównanie! Juventus będzie miał rzut rożny. Dośrodkowuje Pjanić z rzut rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Pięknie go minął. Świetnie minął teraz obronę. Angel Di Maria, prostopadle do kolegi. To nie miało szans powodzenia. Wysoko, ponad bramką. Źle przyjął i traci piłkę. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. No i Cristiano Ronaldo.
Out piłka dla Argentyny. Lionel Messi. Przelobował piłkę do Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Cristiano Ronaldo. Ależ okazja, Ronaldo! Argentyna za moment wznowi grę z rzutu wolnego. I piłka po główce na aucie. Gabriel Mercado. Dybala. Ronaldo. Mamy rzut wolny. No i strata piłki. Ever Banega. Rozpoczynają kontratak. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Cristiano Ronaldo. Piłka opuściła boisko, a za chwilę bramkarz wznowi grę z 5 metra. Gabriel Mercado. Dobre podanie. Ever Banega. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Ronaldo. Di Maria. Di Maria centruje. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Może dośrodkować. Rozbity ten atak. Ever Banega. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Giovanni Lo Celso. No, bramkarz mocno i daleko na połowę rywala. Podanie Pjanicia, jednak przejęte. Piłka. Oj, paskudne wejście, w moim przekonaniu na kartkę. Tak, jest żółta kartka za tę nieładną interwencję. Jeśli chce dokończyć ten mecz, musi bardziej uważać. Piłka poza boiskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Dybala. Ależ pechowe podanie i strata. Cristiano Ronaldo jest z piłką coraz bliżej. To może być wyrównanie. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Pjanić w pole kar. Bonucci! Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. Ładnie tutaj zastawia się od rywala.
Groźnie, ale zdążyli na czas. Caballero. Juan Cuadrado. Nie wyszło mu to podanie. Piłka opuściła boisko. Cuadrado. Dobry przechwyt. Przejmuje teraz piłkę. Przeciwnik chce wymusić błąd. Ach, szkoda, strata. Perez. Banega. Jest szansa na kontratak. Prostopadłe zagranie od Banegi. Di Maria centruje. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Za linię obrony bardzo sprytnie. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Kolejna interwencja bramkarza i piłka w jego rękach. Ever Banega. Ryzykowna, ale udana interwencja. Juventus wznowi grę z autu. Chiellini. Douglas Costa. Na dalszy słupek posłana piłka. Niestety obok bramki. Ale w sumie niezła okazja. Nie wyszło to podanie bramkarzowi. Rywale będą mieli wrzut z autu. Giovanni Lo Celso. Douglas Costa. Dobre podanie, minęło linię obrony. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Argentyńczycy dali tutaj popis pięknego południowoamerykańskiego futbolu. Kapitalne dośrodkowanie i gol. Piękna bramka, wbicie piłki do siatki, to już była formalność. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Juan Cuadrado. Świetna obrona. Lionel Messi. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Kibice pokazują, co myślą o tej decyzji sędziego, jak dla nich... Giovanni Lo Celso! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! Powiększyli i tak sporą przewagę. Przeciwnicy ich chyba już raczej nie dogonią. Są teraz w tak dobrej dyspozycji, że ten mecz już raczej wygrają. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Cristiano Ronaldo. Jest szansa dla Juventusu. Popatrzmy. Dybala! Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Dybala. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Świetnie to zrobił!
Cristiano Ronaldo! Juventus strzela bramkę! Cristiano Ronaldo zdobywa kolejną bramkę, która to już w jego karierze. Rzeczywiście, liczby ma obłędne. Znów udowadnia, że jest jednym z najlepszych na świecie. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Messi. Leo Messi strzela. Kiepski strzał. Pomysł może i nie najgorszy, ale wykonanie nie za bardzo. Złe ułożenie ciała przy uderzeniu. Miał wyjść taki mierzony, kąśliwy strzał, ale to się nie mogło udać. No i się nie udało. Wybija tę piłkę głową na aut. Giovanni Lo Celso. Reprezentacja Argentyny atakuje skrzydłem z przodu. Jest sporo miejsca. No uderzając z tej odległości. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Po raz kolejny w dzisiejszym meczu niecelne podanie tego zawodnika. Strata, Argentyńczycy przy piłce. Giovanni Lo Celso. Di Maria centruje. Pewna interwencja bramkarza i nie ma gola. Takie główki on wyłapuje przez sen, a oni chyba śnią, jeśli myślą, że takimi strzałami go pokonają. Gabriel Mercado. Argentyna w ataku. Fantastycznie! Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Nicolas Tagliafico. Sporo bramek w tej pierwszej połowie. Mamy rezultat 3-2. Gwizdek arbitra oznajmia rozpoczęcie drugiej odsłony tego ekscytującego spotkania. W pierwszej połowie emocji nie zabrakło i sądzę, że w drugiej może być podobnie. Kibice uwielbiają takie mecze. Messi! Gol! Kolejny do kolekcji! Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Bramkarz próbował, wyciągnął się i już się wydawało, że sięgnie piłki. No i w zasadzie sięgnął, ale za mało, żeby nie wpadła do bramki. 4-2. Bramkowa przewaga daje pewien komfort, ale wystarczy jeden błąd i robi się naprawdę gorąco. Uderzenie Cristiano Ronaldo. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Dośrodkowuje Pjanić rzut rożnego. Marcos Rojo. Perez. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Douglas Costa! Lionel Messi. Niecelne podanie i teraz rywale wznowią grę wrzutem z autu. Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem z daleka. To nie było udane podanie. Kolejny raz w tym spotkaniu. Ever Banega. Pięknie, prostopadle, Messi. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Dobre, dalekie wybicie. Douglas Costa. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Robi się niebezpiecznie. Di Maria centruje.
Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Cristiano Ronaldo. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Cristiano Ronaldo. Dybala. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Dobra obrona. Piłka wyszła na aut. Rozpocznie Juventus. Cristiano Ronaldo. Juan Cuadrado. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Reprezentacja Argentyny atakuje skrzydłem z przodu. Jest sporo miejsca. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Argentyna wznowi grę z narożnika boiska. Wrzutka w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. Mamy aut i rozpocznie Argentyna. Gabriel Mercado. Po raz kolejny aut. Chiellini. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Angel Di Maria! Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. I to jest, proszę Państwa, hat-trick. Niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. Myślę, że on chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali. Hat-trick! I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Za chwilę wznowią grę z rzutu rożnego. Sytuacja, po której padła bramka, jeszcze raz na Państwa ekranach. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Bramkarz pewnie chwyta. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Przed nami końcowe 30 minut. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Banega. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Di Maria może wykorzystać miejsce na skrzydle. Juventus przegrywa i nie tyle goni wynik, co raczej ugania się za piłką, którą mają rywale. Słyszymy pierwsze gwizdy. Szansa! Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No, zażegnali niebezpieczeństwo. No, świetnie się zasłania. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Wybili, szkoda, że niedokładnie i znowu rywale atakują.
Perez. Argentyna w natarciu, może być groźnie. Piłka wybita z pola karnego. Dobrze udało się przeciąć to pod... Argentyna za moment wznowi grę z rzutu wolnego. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka, lepiej niech uważa. Kapitalne uderzenie! Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji, mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Przechwycili przeciwnicy. Sami Khedira. Uderzenie w stronę bramki! Oddalają grę od strefy obronnej. Douglas Costa. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Mogą teraz zaskoczyć. Świetnie przeda się przez obronę. Angel Di Maria! Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Jest dzisiaj w wyjątkowej formie. Każdy strzał ląduje w siatce. Gra jak natchniony. Obrońcy powinni podwoić, potroić jego krycie. Ale nie wiem, czy i to coś by dało przy jego dzisiejszej grze. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Ronaldo teraz z wodem ograł rywala. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Messi. Będą szukać teraz okazji do kontry. Ma szansę dograć w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Cristiano Ronaldo. Gracz przy piłce, widać, że ostatnio jest bez formy. Dobrze, do przodu. Cristiano Ronaldo. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Ronaldo. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Nicola Tagliafico. Piłka wyszła na aut, rozpocznie Juventus. Juan Cuadrado. Pjanić. Goście nie pozostawiają gospodarzom żadnych złudzeń co do wyniku meczu. Te milczące trybuny są dowodem na to, że nikt już nie wierzy w sukces. Przechwyt, ale nie opanował. Blisko pole karne. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Nicola Tagliafico. Juventus wznowi grę z autu. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Giovanni za linię obrony bardzo sprytnie. Ależ okazja Messiego! Dobre podanie, minęło linię obrony. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Jak on to wybronił? Kibice poderwali się z krzesełek, tymczasem nie ma gola. Nicola Tagliafico. Angel Di Maria. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Piłka wybita z pola karnego. Coś niesamowitego! Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Douglas Costa. Ładnie tutaj zastawia się od rywala. La Messi strzela! Messi przed szansą! Out, piłka dla Argentyny. Otamendi.
Podanie po skrzydle. Osłania piłkę. Świetnie mu idzie. Świetna akcja w obronie. Niesamowicie groźnie! Cuadrado. Jest zawodnik na czystej pozycji. Piłka odbija się. Douglas Costa! No, nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Jeszcze troszkę do końca, ale myślę, że znamy zwycięzcę. Dybala. Juan Cuadrado. Douglas Costa! Sędzia wskazał aut dla Juventusu. Pjanić. Sergio Aguero. Di Maria, Banega, ale sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. W ostatniej chwili przejęli. Dobrze, wbiega na wolne pole. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Ale szansa Aguero. Bramka dla Argentyny. Jeszcze jeden gol umacniający ich prowadzenie. Z przyjemnością oglądałem dzisiejszą grę. Zdeklasowali przeciwnika w każdym elemencie. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Strata, Argentyńczycy przy piłce. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie. Messi z piłką coraz bliżej bramki. Dośrodkowanie Messiego. Świetna interwencja, przynajmniej on dzisiaj jest w formie. Widać, że ma ambicje i walczy do końca, mimo że jego drużyna właściwie już złożyła broń. Nicola Staliafico. Groźnie, ale zdążyli na czas. Kun Aguero zagrał na dobieg. Zagranie do Di Marii na dalszy słupek. Piłka wybita z pola karnego. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Angel Di Maria. Dobrze się pokazał.
Sergio Aguero. Piłka do Messiego, jest zupełnie sam. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Douglas Costa. Jest okazja do strzału. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Nie zagrozili tym strzałem bramce rywali. Żeby zmniejszyć stratę, muszą być skuteczniejsi. Osłania piłkę. Doskonałe uderzenie! Bramkarz pewnie interweniował przy tym strzale z daleka. I mamy, proszę Państwa, gwizdek kończący to spotkanie, co zapowiada nam ogromne emocje w ostatniej odsłonie. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Centruje w pole karne do niepilnowanego kolegi. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Halo, halo, tu Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o wszystko. Oglądaliśmy naprawdę wyrównaną rywalizację. Dlatego o wszystkim zadecyduje dzisiejsze spotkanie. To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. Douglas Costa! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa. Tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Ależ to było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Messi. Strzela Leo Messi. Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Dybala. Gol Dybala. Mocne uderzenie z bliska, tak się strzela bramki. Obrońca zupełnie zaskoczony, nie miał możliwości skutecznie zareagować. No i prowadzą w tym spotkaniu, 2-0. Dybala. Messi dochodzi do piłki. Niesamowicie strzela Messi i jest bramka! Wspaniale to zrobił argentyński napastnik. Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Cristiano Ronaldo. Cuadrado. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Ever Banega. Cristiano Ronaldo. Cuadrado. João Cancelo. Podanie górą. Douglas Costa. Ma trochę miejsca. Ever Banega.
Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Podłączają się inni zawodnicy. Di Maria centruje. Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Fantastyczny strzał! Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem z daleka. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Banega. Prostopadłe zagranie od Banegi. Angel Di Maria. Prostopadle do kolegi. Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. No i mamy wyrównanie 2-2. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Di Maria może wykorzystać miejsce na skrzydle. Piłka na dalszy słupek. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż... Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Dybala. No, może teraz centrować. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol, ale tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Rzadko zdobywa bramki strzelając tą nogą. Chyba nie jest jednak taka słaba, skoro mu się dzisiaj udało. Argentyna wznawia grę. Muszą teraz gonić wynik. Ever Banega. Lionel Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Dybala. Okazja Kosty. Juan Cuadrado. Mało brakowało, a zdobyłby drugiego gola w tym spotkaniu. Świetnie się odnalazł w tej sytuacji, ale bramkarz nie dał się zaskoczyć po raz drugi. Dybala. Ever Banega. Lionel Messi. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Nieudany wślizg i mamy rzut wolny. Dybala. Dostał piłkę. Ronaldo strzela. Piłka odbija się od słupka. Wraca na boisko. Nie ma bramki. Zdążył w ostatniej chwili. Dobra okazja. Di Maria. Di Maria na skrzydle ma dużo przestrzeni. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ryzykownie, ale udanie. Piłka wybita z pola karnego. Messi. To może być wyrównująca bramka. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. No, brawo! W powtórce widać, jak sprytnie przechytrzył bramkarza. Świetny strzał i wielkie brawa za tę akcję. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Jest faul, jest rzut wolny, doskonałe miejsce do strzelenia bramki.
Będzie teraz szansa, by objąć prowadzenie. Zobaczymy, czy bramka... Ładnie schwycił. Utrzymał piłkę po tym uderzeniu z rzutu wolnego. Douglas Kost. Szansa na objęcie prowadzenia. Ach, szkoda tej okazji. Mamy aut i rozpocznie Argentyna. Giovanni Lo Celso. Dobre podanie. Lionel Messi. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Ale wspaniale teraz! Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Rojo! Jest szansa! Oj, pomysł ciekawy, ale wykonanie mocno nieudane. Cóż, przynajmniej mieliśmy widowiskowe uderzenie. Ależ to było niesamowite uderzenie. Bez zastanowienia huknął z powietrza. To wymaga wspaniałej techniki. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Gwizdek i piłka ponownie w grze. Prowadzi Argentyna. Cristiano Ronaldo. Ależ się przedarł, no. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Dybala. Cristiano Ronaldo. Costa. To może być wyrównanie. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Gol potwierdza jego wszechstronność. Obrońcy w nowoczesnym futbolu mają coraz więcej do powiedzenia w ataku. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Lionel Messi. Będzie strzelał. Nie ma gola. Tak był teraz bliski szczęścia. Dobry pomysł. Ładny, plasowany strzał, ale jednak obok bramki. Lionel Messi. Pięknie, prostopadle. Messi. Bardzo dobra interwencja Szczęsnego. Jest rzut rożny. Stały fragment. Jak to wykorzystają? Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Perez. Dobry atak flanką. Może dośrodkować. No, tu mogło być groźnie. Dobrze przeciął to prostopadłe podanie. Daleko wybijają. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Cristiano Ronaldo chce wyprowadzić atak. Banega. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Szansa na kontratak, zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nie ma bramki. Jakimś cudem mamy nadal remis. Chyba zabrakło zimnej krwi, ale do końca sporo czasu. Może będzie miał okazję się poprawić. Wspaniale przechwycił. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu.
gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Tak, tak, tak! Kolejny! Trzeci już gol Messiego, co daje argentyńskiemu napastnikowi hat-tricka w tym spotkaniu! Brawo! Trzecia bramka na koncie w dzisiejszym spotkaniu jest po prostu rewelacyjny. Absolutnie, klasa światowa. Czasem w karierze piłkarza zdarzają się pamiętne mecze. Ten na pewno taki będzie. Wznowienie od środka. Argentyna prowadzi. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Uderzenie w stronę bramki. Cristiano Ronaldo strzela. Ależ parada. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Ryzykownie, ale udanie. Blisko pole karne. To może być wyrównanie? Perez. Messi. Pięknie, prostopadle, Messi. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Po tym rykoszecie strata, mógł lepiej to zrobić. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Nieudanie Dybala. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Lionel Messi. Będą szukać teraz okazji do kontry. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. No i mają rzut rożny. Dośrodkowanie. Rojo! Ach, szkoda tej okazji. Rozpoczną Argentyńczycy wrzutem z autu. Giovanni Lo Celso. Reprezentacja Argentyny atakuje skrzydłem z przodu. Messi. Messi. Ajaj, przedobrzył teraz i to mocno. Pomysł, by wrzucić piłkę bramkarzowi za kołnierz, dobry, ale wykonanie, no, musi nad tym popracować. Dostał piłkę, co z nią zrobi? Zaraz może być remis. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No, po tym pięknym golu mamy remis, ładny mecz i wielkie emocje. Lionel Messi. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Gabriel Mercado. Dobre podanie, minęło linię obrony. Nie ma gola! Tak był teraz bliski szczęścia. Dobry pomysł, ładny plasowany strzał, ale jednak obok bramki. Banega, Perez, Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Gra zostanie wznowiona z rzutu rożnego. Do grania piłki z rzutu rożnego. Złe dośrodkowanie z rzutu rożnego i będzie aut. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Nicolas Tagliafico. Wspaniale przechwycił. Lionel Messi. No, już blisko pole karne. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nie ma bramki! Jakimś cudem mamy nadal remis. Chyba zabrakło zimnej krwi, ale do końca sporo czasu. Może będzie miał okazję się poprawić.
Próbował, ale nie udało się. W ostatniej chwili przejęli. Ależ go wypatrzył. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja. Jęk zawodu kibiców rywali. Piłka wybita z pola karnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Douglas Costa. Znakomicie, będzie szansa. Douglas Costa. Tak, proszę Państwa, bramka. I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. Argentyńczycy rozpoczynają od środka. Muszą szukać wyrównania. Ever Banega. No, z tego miejsca można strzelać. Cristiano Ronaldo. Angel Di Maria. No i przejęli w ostatniej chwili. Świetnie blokuje ten groźny strzał. Ach, jak niewiele brakowało. Dobra decyzja. Troszkę celniej i byłaby bramka wyrównująca, ale to był dobry sygnał. Warto tu jeszcze powalczyć o remis. Giovanni Lo Celso. Messi. Pokazują mu się partnerzy. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca. Ładnie! Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. No, taką interwencją bramkarz uratował swojej drużynie wynik. Pachniało to wyrównaniem. Tym razem jeszcze się udało, ale obrońcy powinni bardziej uważać. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Sam Khedira, Dybala. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Cuadrado, gol, jest piłka w siatce, brawo! Niebywale bramkostrzelny jest w tym spotkaniu. Uzbierał już 3 trafienia, jest się z czego cieszyć. No widać, że piłka dostała jakiejś dziwnej rotacji, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Chciałbym to zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że wyjdzie poza boisko. Oba zespoły strzelają. Gorzej z funkcjonowaniem defensywy. Niesamowicie groźnie! Groźnie, ale zdążyli na czas. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dybala. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ryzyko. To może być bramka kontaktowa. Lionel Messi strzela. Jest gol. Kapitalne uderzenie Argentyńczyka. Cudowne uderzenie, tylko popatrz. O takich strzałach mówi się, że zbierają pajęczyny z rogów bramki. Oba zespoły dzisiaj strzelają jak na zawołanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Koniec pierwszej części meczu. Rozpoczyna się druga połowa meczu. Prowadzi Juve, ale przed nami jeszcze 45 minut. No, może teraz centrować. Giovanni Lo Celso. Niestety, piłka trafia w słupek. Ech, opuszcza boisko.
Douglas Costa. Marcos Rojo. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Cristiano Ronaldo. No, brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dybala. Nieudanie Dybala. Aut dla Argentyny. Strata w środkowej strefie boiska. Ależ głęboko cofnął się po piłkę Messi. Cristiano Ronaldo. Prostopadle za linię obrony. Powinien grać w pole karne. Skutecznie przerwali tę akcję. Coś niesamowitego! No, sporo mają mu do zawdzięczenia. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Dobre, dalekie wybicie. Juventus wznowi grę z autu. Cuadrado. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. To już koniec tej akcji. Piłka poza boiskiem. I będziemy mieli aut bramkowy. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Strata, co zrobi przeciwnik? Banega. No, już blisko pole karne. Di Maria centruje. Wojtek Szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Douglas Costa. Gabriel Mercado. Ma możliwość dośrodkować. Obrona wybiła piłkę. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Argentyna przejmuje piłkę. Szuka tam dośrodkowanie Messiego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Otamendi. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Pięknie, prostopadle, Messi. Nie udało się zbudować przewagi. I piłka wybita do przodu. Cristiano Ronaldo. Jest szansa na kontratak. Uciekł obrońcom. Strzela! Ach, nie ma bramki. To może być wyrównanie? I tak się dzieje, wracają z dalekiej podróży. Mecz jakby zaczął się od nowa. Zobaczymy, czy pójdą teraz za ciosem, czy może to przeciwnik odpowie. Proszę tylko spojrzeć, proszę Państwa. Mamy wyrównanie w tym spotkaniu. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. W
Dobrze chroni teraz piłkę, rywale muszą się mocniej postarać. No i Cristiano Ronaldo. Blisko pole karne, może strzelać. No, zażegnali niebezpieczeństwo. 15 minut drugiej połowy już za nami. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Out, piłka dla Argentyny. Messi. Powinien dośrodkowywać. I wyjaśniają sytuację. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Podanie w bok do Messiego. Dośrodkowanie Messiego. No ta główka nie zaskoczyła bramkarza. Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Giovanni Lo Celso! Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. Z rzutu rożnego w pole karne. Czy będzie prowadzenie? Sędzia pokazuje, że będzie karny dla Argentyny. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Bezbłędnie! Nie dość, że skutecznie, to pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. Gwizdek i piłka ponownie w grze. Prowadzi Argentyna. Dybala. Cuadrado. Juve zdecydowanie w ataku. Jest szansa. Ładne, udane przejęcie. No, będzie gol. No, można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Dobrze, nie daje drużynie przeciwnej przejąć piłki. I piłka w rękach bramkarza. Douglas Costa. Giovanni Lo Celso. Cristiano Ronaldo! Dobrze się zachował. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Taki jest futbol. Trzeba wykorzystywać nadarzające się okazje. Rzeczywiście, Darku, rywale zdecydowanie przeważali, ale to oni zdobywają bramkę. Spójrzmy na to z innego kąta. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Ależ uderzenie! No tu bramkarz nie miał wielkich problemów z obroną. Strzał z daleka. Dobre przejęcie w obronie. Brawo! Ruszyli teraz groźnie do kontry. Douglas Costa. Dobrze się rozwija ten kontratak. Obrona przelobowana, ale uderzenie trochę zbyt mocne. Argentyna za moment wznowi grę z rzutu wolnego. Giovanni Lo Celso. Pięknie go dostrzegł. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Znakomicie zasłania piłkę, rywale dwoją się i troją. Nicolas Tagliafico. Banega. Argentyna w natarciu, może być groźnie.
Czy będzie prowadzenie? Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Jeszcze dwa... Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Douglas Costa! Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Raz, dwa, trzy, hat-trick! Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Nie ma litości dla rywali. Hat-trick! Kompletuje dzisiaj te bramki, tylko pozazdrościć. Fenomenalna skuteczność. Argentyna wznawia grę. Muszą teraz gonić wynik. To może być wyrównanie? Dobrze się znalazł. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Znakomicie obronił tę główkę. Aut dla Argentyny. Gabriel Mercado. Reprezentacja Argentyny atakuje skrzydłem. Z przodu jest sporo miejsca. Dobrze ustawiony bramkarz. Wypiąskował to dośrodkowanie. Taliafico. Strzał, ale zablokowany. No i Cristiano Ronaldo. Wspaniałe podanie, ale Douglas Costa! Ależ był blisko, pięknie popędził na bramkę rywali. Zabrakło precyzji. Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. Ładnie. Messi. Messi. I nie ma bramki. Szkoda tej szansy, bo była okazja do wyrównania stanu meczu. Ciągle jeszcze jest czas, ale to byłby zupełnie inny komfort gry. Oby tylko nie ziściło się stare porzekadło, że... Ma teraz szansę? Lionel Messi. Gospodarze wciąż tracą jedną bramkę. Może teraz, ależ atmosfera. Wzmaga się do Pink fanów. Oddalają grę od strefy obronnej. Cristiano Ronaldo ma miejsce na skrzydle. Cristiano Ronaldo strzela. I wyłapał tę piłkę. Leo Messi przechwytuje teraz piłkę. Prostopadłe zagranie od Banegi. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Ever Banega. Prostopadłe zagranie od Banegi. Angel Di Maria. Prostopadle do kolegi. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. No, wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Jest szansa. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Messi. Świetnie to zrobił. Świetny przegląd pola. Gol! I prowadzenie w pełni zasłużone. To właśnie ten zespół dyktował warunki na boisku i teraz został nagrodzony. No i lepsi teraz prowadzą. Chyba już nic nie odbierze im zwycięstwa. Gwizdek i piłka ponownie w grze. Prowadzi Argentyna. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Dybala. Dybala, co za okazja! Gol! Dość niespodziewane wyrównanie, bo przecież ten zespół nie grał dziś tak, jak się spodziewaliśmy, ale jednak udało się wyrównać i to na parę minut przed końcem meczu. Teraz apetyty pewnie jeszcze większe, tylko czy czasu wystarczy? Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę, mamy remis. Podanie Pjanicia nie dociera do kolegi z zespołu. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Obrońca wyjaśni. Messi przed szansą.
Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Piłka idealnie za plecy obrońców. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Dośrodkowanie. Perez! Angel Di Maria. Angel Di Maria! Prostopadle do kolegi. Trwa oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Z rzutu rożnego w pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Dybala. Messi. Di Maria. Centra skierowana do Messiego. Gol! Zasłużone prowadzenie! W końcu im się należało! Przez większość czasu byli drużyną dominującą, walczyli, prowadzili grę. Teraz obejmują prowadzenie, którego już chyba nie oddadzą. Myślę, że bramkarz pluje sobie w brodę, że nie obronił tej piłki. Przecież prawie już ją miał. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Wznowienie od środka. Argentyna prowadzi. Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Messi. Dobra pozycja do oddania strzału. Uderzenie. Niedokładne podanie Cristiano Ronaldo i przy piłce drużyna przeciwna. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Reprezentacja Argentyny atakuje skrzydłem z przodu. Jest sporo miejsca. Może dobić rywala? I broni tę główkę. Ale sytuacja. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. No i przejęli w ostatniej chwili. No i Cristiano Ronaldo. Górna piłka do Messiego ponad głowami obrońców. No, przykra sprawa. Żal tej straconej szansy na bramkę. Strzał minimalnie niecelny. Gdyby to wpadło, mogłoby to zadecydować o ostatecznym wyniku tego meczu. Otamendi, Gabriel Mercado. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Świetnie minął teraz obronę. Angel Di Maria! No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Arbiter kończy mecz. Argentyńczycy mogą cieszyć się ze zwycięstwa. To tylko mecz towarzyski, ale porażka to zawsze porażka. Teraz trzeba się zmobilizować przed grą o punkty. Przegrana w sparingu jeszcze o niczym nie świadczy.
Cristiano Ronaldo! Dobrze się zachował bra... I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców! Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie i... Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Douglas Costa! Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Raz, dwa, trzy... Ever Banega, prostopadłe zagranie od Banegi. Angel Di Maria, prostopadłe do kolegi. Dybala, co za okazja! Gol! Dość niespodziewane wyrównanie, bo przecież ten zespół nie grał dziś tak, jak się spodziewaliśmy. Centra skierowana do Messiego. Gol! Zasłużone prowadzenie! W końcu im się należało! Przez większość czasu byli drużyną dominującą.